Tak wygląda dzisiejszy bohater z tymi pakietami. Ok, startujemy AOS-em. Jeden z moich najciekawszych dronów ostatnio. Fantastycznie się nim lata. Miałem co prawda jeden większy crash i przywaliłem w twardy jakiś kamień. Mam wrażenie, że mi się kamera troszeczkę straciła ostrość. Muszę ją rozkręcić i skalibrować. Da się to zrobić na szczęście. A dzisiaj latamy w bardzo fajnym miejscu. Jest niska temperatura, więc nikogo tutaj nie ma. Jesteśmy nad jeziorkiem. Parę razy tutaj z Patrykiem już latałem. Zaletą tej miejscówki jest też fakt, że jest bardzo blisko stajni, w której jeździmy. Więc dzisiaj sobie tutaj polatamy. Myślę, że będzie to całkiem sympatyczna sesja. Planuję mniej więcej dwa paki, a jeden z nich Wam tutaj nagrywam. Wycinaliśmy już tutaj krzaki, jeszcze trzeba wpaść i zrobić trochę porządku. Ojojoj, dostałem od jakiegoś ptaka. Nie wiem, czy to widzieliście, ale dokładnie, centralnie trafił mnie. Teraz musimy się przejść. Zapomniałem o tym, że nie założyłem karty pamięci do gogli. No pięknie. Na szczęście dron się znalazł. Cichutko, ale słychać go. Pięknie. Całe szczęście znalazłem drona, mamy jeszcze 15,5 V. Można polatać tutaj niziutko, tu jest super pomiędzy tymi krzaczkami. Nie mam dzisiaj za dużo czasu, zaledwie może 10 minut na tę sesję, ale jest świetnie. Szkoda, że nie ma Patriego ze mną, bo byśmy zrobili trochę akrobacji. Ale nie szkodzi, dzisiaj bardzo spokojny cruising ze względu na to, że nie mam też karty pamięci i wszystkie szalone pomysły mogą tutaj skończyć się albo lądowaniem w wodzie, albo zgubieniem drona. Postaram się też nie zahaczyć o żadne krzaczki. Ja tu jestem bardzo blisko. Super. Trochę wyżej. Elegancka miejscówka. Naprawdę jedna z ciekawszych na loty FPV. Szczególnie takie cruisingowe, ale na freestyle też. Trzeba tylko sobie zaimpregnować płytki, żeby nie przywalić, żeby po zamoczeniu nic się nie działo. A tak poza tym jest naprawdę ekstra. Bardzo fajnie się tutaj lata. Ja dzisiaj latam sobie tutaj spokojnie, bez żadnych szaleństw. Zobaczymy tylko, jak tam auto. Jest gitara. Leonka zostawiłem w aucie, bo był bardzo niegrzeczny dzisiaj. Na ten lot tylko go zostawiłem. Teraz tutaj możemy przez chwilę się nacieszyć tym, co tu jest. Nad wodą się super lata. Jak tylko widać gałązki, jest nawet jeszcze lepiej. Ale wody jest teraz całkiem sporo w tym sezonie. I trzeba przyznać, że mamy tu absolutny ogień. No dobra, bardzo fajna sesja, króciutka, ale na tym to polega. Że nie zawsze trzeba sterczeć na miejscówce nie wiadomo jak długo, bo czasami wystarczy przelecieć się 2-3-4 minuty, taka przejażdżka jak na rollercoasterze. Ja tutaj już mam 14,1, za moment będę kończył. Jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o trójkę, ze względu na to, że jest bardzo ładny zasięg, fajnie widać. Nie wiem, czy ja będę w ogóle chciał zmienić na o czwórkę, wydaje mi się, że nie, że to, co mam na dzisiaj, współczynnik kosztów do jakości jest optymalny. Życzyłbym sobie jedynie, że gdy wejdzie nowa Awata i nowy Air Unit, że trójeczka trochę stanieje. To byłoby optymalne. Na dzisiaj chyba tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się na live'ach też, jeżeli chodzi o niedzielne live'y z Konradem. Mam nadzieję, że w każdą niedzielę damy radę w tym sezonie. Jeżeli nie, no to będzie co drugą niedzielę lub
ale ogólnie chciałbym, żeby to było w niedzielę o 20:30, bo to jest jeden z ciekawszych terminów na live'y pionowe FPV na tym kanale. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa! Tak wygląda dzisiejszy bohater z tymi pakietami Tattoo Airline 550. Daje nam około 5 minut lotu. Takiego spokojnego jak dzisiaj. No, trochę trawy ma na sobie, ale tak poza tym jest świetny. Masa fajna, optymalna. Ładnie się zwija, jest dynamiczny. Dobrze widać, świetny zasięg. Nie trzeba nic więcej. No, te nowe przepisy ze spotterem idealne jest. Myślę, że taki dron na ten sezon 2024 każdy może rozważyć. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa. Dobra, na...